Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich widzów mojego kanału. Niedziela z Markiem, kolejna niedziela z Markiem. Tym razem taka bardziej rozpolitykowana. Mówiłem o tym, że niedziele z Markiem czasami będą rozpolitykowane. Ale spokojnie, uspokajam Was w tej niedzieli z Markiem, aczkolwiek tytuł to Unia Europejska. W tytule zawiera się to sformułowanie Unia Europejska. To jednak będzie mowa także o muzyce, o samochodach, o wędkarstwie, o wszystkim, ale tematem głównym, przewodnim będzie Unia Europejska. Tak sobie obiecałem, że z tą Unią tak po swojemu się rozprawię i dotrzymuję sam sobie słowa. Tak trzeba, jeżeli coś się obiecało, szczególnie sobie, to trzeba sobie dotrzymać słowa i ja tak staram się robić. Nie zawsze to wychodzi, prawda? Dotrzymanie słowa czasami bywa bardzo, bardzo trudne. Ale spróbujemy o tej Unii opowiedzieć, z tym, że ja opowiem o Unii nie tak, jakby to zrobił, nie wiem, jakiś mądry, wykształcony człowiek, ale tak to, co odczuwałem swoimi oczyma, bo przyznam się szczerze, że ja jestem euroentuzjastą, a właściwie może byłem euroentuzjastą. Może powinienem się poprawić i stać się eurosceptykiem. No nie wiem. Ta decyzja, to moje jak gdyby poparcie dla samej Unii, poparcie, które nie ma żadnego znaczenia, we mnie będzie się jeszcze kształtowało i za jakiś czas będę mógł powiedzieć, że nadal jestem euroentuzjastą albo już nie jestem euroentuzjastą. Mówiłem niedawno o Międzymorzu. Mówiłem w niedzieli z Markiem, tak rzuciłem temat. Się okazuje, że trochę byłem takim jak gdyby małym prorokiem, bo coraz częściej się o tym Międzymorzu mówi. Ale dobra, zostawmy to. Ach kurde, nie. Ludzie, kochani. Jeden z widzów kazał mi zmienić moją starą kurtkę. Wyobrażacie sobie? Widz mi każe, no to ja muszę to zrobić, prawda? Wyrzucam tą starą kurtkę, zakładam inną. To wszystko po to, żeby zadowolić widzów. No, to zadowolony jestem ja i widz też. No, widzowie mają wpływ na to, co się dzieje na moim kanale, więc możecie sobie życzyć kolejnych moich jakichś zachowań. Słuchajcie, to były fajne czasy. To były fajne czasy. Ja byłem jeszcze młodym wtedy chłopaczkiem. Miałem taką wędkę, bambusówkę. Pamiętam bambus składany na takie mosiężne rureczki. Można go było zamontować. I ja go sobie zrobiłem na dole. Miał taką rączkę, taki uchwyt. Teraz to jest pianka albo korek. U mnie to było z taśmy izolacyjnej, tej takiej samochodowej, takiej kauczukowej, wiecie, jakiejś z kolejem, takiej czarnej. To się potem gdzieś tam na słońcu jakoś tak zaklepiło. Nawet było przyjemne w dotyku i dosyć fajnie się to trzymało, bo było szorstkie i nie wypadało, nie wyślizgiwało się z ręki. Potem ta moja wędka, bo pojawiły się sklepy wędkarskie, już takie, był nawet w moim mieście sklep wędkarski. Moja wędka została wyposażona w przelotki i do tych przelotek został dołączony kołowrotek Delfin produkcji ZSRR. Nie mogłem dostać wtedy kołowrotka Abu Kardynala, bo no nie wiem, no, tak jakoś się złożyło. Nie udawało mi się go kupić i musiałem się zadowolać tym Delfinem, ale to były czasy, kiedy ta wędka służyła jako bat, jako prawie że bolonka, jako żywcówka, jako wędka, na którą się łowi szczupaki. Do wszystkiego służyła, na wszystkim się znała i wszystko obsługiwała. No bo ryby wtedy były. Ale zostawmy to wędkarstwo. Obserwowaliśmy wszyscy z takim tęsknym wzrokiem patrzyliśmy na zachód. No bo byliśmy pod wpływem innego mocarstwa ze wschodu, komunistycznego, który nam tutaj, prawdę mówiąc, wydzierał wszystkie bogactwa, wszystkie produkty, zabierał nam do siebie. Myśmy byli biednym krajem,
I to, co pokazywało, to, co docierało do nas z zachodu, było dla nas czymś, co było takie elektryzujące, takie mocne. Byliśmy zachwyceni tym wszystkim. Czym na przykład? Otóż kiedyś, jeszcze byłem naprawdę małym chłopcem, pisaliśmy takie listy. Listy po szwedzku. Przepisywaliśmy litera w literę, słowo w słowo, zdanie w zdanie. Do firmy Volvo, i to się wysyłało tam do Szwecji. To szło gdzieś tam miesiąc, dwa, trzy, może nawet dłużej. Po jakimś czasie przychodziły katalogi ze zdjęciami samochodów Volvo. O ludzie, kto miał ten katalog, był gościem, był panem, był władcą dzielnicy. Katalogi. A my w Polsce co mieliśmy? No, w mojej rodzinie osobiście była syrenka. To był nasz rodzinny samochód do pewnego czasu, potem się zamienił na jakiś inny. W każdym razie syrenką jeździliśmy, mieliśmy Trabanty, duże Fiaty, Wartburgi. To wszystko to były rzęchy, to były naprawdę nieudane samochody. Potem pojawiły się Polonezy jakieś, to też nie było udane, ale było. Było na zachodzie. Wiadomo, jakie samochody jeździły na zachodzie. Myśmy o tym wiedzieli, bo myśmy to widzieli. Czasami ktoś sprowadził jakiegoś grata z zachodu, no to też był wiadomo, nie wiadomo jakim bogatym człowiekiem. I muzyka, która nam towarzyszyła. No to myśmy byli tutaj katowani wręcz Marylą Rodowicz, Krzysztofem Krawczykiem, Urszulą Sipińską, jeszcze innymi tam dziewczynami, które tak dzisiaj z perspektywy czasu, jak posłucham ich nagrań, to były naprawdę świetnymi wokalistkami, ale wtedy mieliśmy dość tego. Nam się to nie podobało. Nas katowano wręcz Ałą Pugaczową, Heleną Wondraczkową, Iży Kornem, Karelem Gotem, Mieczysławem Fogiem i innymi wykonawcami z tych krajów demoludów. Myśmy wtedy mieli interwizję, a Zachód miał eurowizję. Poziom tej muzyki niczym się między sobą nie różnił, prawdę mówiąc. Tyle tylko, że interwizja była jaka była, a eurowizja była kolorowa, była rozświetlona, była napuszona. No. A w radio. W radio słuchaliśmy często Radia Luksemburg. Tam podsłuchiwało się takie zespoły jak Queen, Led Zeppelin, The Beatles, Rolling Stones, Smokey. Tam słyszało się Elvisa Presleya, Black Sabbath. Trochę Yesów też chyba było. I myśmy tak w Polsce mówili, kurde, szkoda, że ten język polski tak się nie nadaje do tego rocka, bo ten rock taki fajny, a fajnie by było słuchać rocka po polsku. Przeczytałem ogłoszenie, że sprzedaje ktoś lokomotywę. Wydrukowano ogłoszenie. Tak, wtedy pojawiły się polskie zespoły rockowe. Perfekt, lokomotywa, chcemy być sobą. Chcemy być sobą. Utwór muzyczny, piosenka, która niosła nas wszystkich w porywie solidarnościowym. Okazało się, że polski język nadaje się do rocka. Powstało mnóstwo zespołów, których kariera wtedy została przerwana przez stan wojenny, przez pana generała. Szkoda, bo no niektóre tam funkcjonowały, działały, ale generalnie było tak, że wiele z tych zespołów przestało w tym okresie działać. I wtedy zaczęło się podglądanie zachodnich filmów, bo filmy z zachodu docierały do nas na tych taśmach VHS-u. Filmy akcji, James Bond i te inne jakieś, w kinach ten Gwiezdne Wojny. Czas apokalipsy. Wiecie, w którym czasie. Wiecie kiedy. Akurat wtedy, kiedy był stan wojenny. Dotarł do nas czas apokalipsy. No i powstała ta Solidarność, ruch społeczny. Wiemy, co się wtedy wydarzyło.
Aż w końcu doszło do tego, że polski rząd, komunistyczny polski rząd, wprowadza nas do Unii Europejskiej. I ja jestem już wtedy przekonany, jestem pewny, że w moim portfelu pojawią się zaraz grube pieniądze, duże pieniądze, że będzie mnie stać na wszystko, że będę mógł sobie jeździć na ryby, że będę mógł sobie jeździć do kin, do teatrów, za granicę, że będę mógł zwiedzać świat, albo że będę prowadził fajny biznes. Ile się z tego spełniło? Prawdę mówiąc, niewiele. I tutaj zaczyna się ta moja eurosceptyczność, bo się okazuje, że weszliśmy do Unii Europejskiej, ale w moim odczuciu ta Unia Europejska traktuje nas jako piąte koło u wozu, jako członka drugiej kategorii. Nasze zarobki wcale się nie powiększyły, wręcz klepiemy tu biedę, czego dowodem jest ogromna liczba emigrantów, która wyemigrowała, jak tylko się otworzyły granice. Młodych ludzi zdolnych, chętnych do pracy, którzy pojechali tam, za granicę, nie klepać biedy. Już mieli tej biedy tutaj dość. Mieli tej biedy dość, pojechali tam. A my nadal jesteśmy tym krajem drugiej kategorii. Urwisem, którego się stawia do kąta. Mamy duży potencjał jako kraj. Mamy świetnych ludzi. Naprawdę bardzo mądrych, dobrych ludzi. W społeczeństwie jest dużo wartościowych ludzi. Myślę, że dużo bardziej wartościowych niż ci, którzy mieszkają za granicą. Tej teorii mogę nawet bronić. Ale nie dziś. Nie dziś. Dzisiaj tego nie będę bronił. Wkurzyła mnie ta ostatnia akcja, którą Unia Europejska zrobiła przeciwko swojemu członkowi, przeciwko Polsce. Wcześniej przeciwko Węgrom, dzisiaj przeciwko Polsce. W demokratycznych wyborach nikt tego nie podważył. Zresztą wszyscy widzieliśmy, jak to się odbyło. W demokratycznych wyborach przegrała partia, która dała już społeczeństwu dość dużo powodów, żeby społeczeństwo ją odsunęło od władzy. Wiadomo, afery korupcyjne, afera taśmowa, jakieś tam inne rzeczy, nietrafne wypowiedzi, zakaz spożywania drożdżówek w szkolnych sklepach i tak dalej, i tak dalej. Więc ludzie odsunęli tą partię. Mieli prawo i mieli słuszność, że ją odsunęli. Przyszła nowa partia. No i co się okazuje? Że ta nowa partia musi wziąć wszystko. Bo jak się przychodzi do władzy, no to się bierze wszystko. To się rządzi. Prawda? No i tamta odsunięta teraz walczy. Ale to wiecie, o co chodzi. Nie będę wam tutaj tłumaczył, nie będę wam tutaj mydlił głowy swoim stanowiskiem, bo to jest sytuacja znana i wszyscy doskonale wiedzą, o co chodzi. Ja wiem jedno, że jeśli jakaś partia dochodzi do władzy, no to ona musi wymienić wszystkich urzędników na wyższych szczeblach. To jest normalne, dla mnie nic się nie stało. Tak powinno być. To jest prawidłowość demokracyjna. Według mnie, jeśli macie inne zdanie, piszcie w komentarzu, ale nie liczcie na to, że ja się tam w komentarzach będę odzywał w niedzieli z Markiem. Wkurza mnie ta dzisiejsza Unia Europejska. Wkurza mnie pani Angela Merkel. Wkurza mnie François Hollande, bo oni uważają, że to do nich należy Unia Europejska, do nich należą decyzje w Unii Europejskiej. A gdzie są pozostałe państwa? Dlaczego pozostałe państwa nie wpływają na to, jak zachowuje się Unia Europejska? Dlaczego nie ma solidarności w Unii Europejskiej? Ten rurociąg, jak on się nazywa? Nord Stream, coś tam. Niemcy dogadali się z ruskimi. Z przeciwnikiem Unii Europejskiej. Z rywalem, z przeciwnikiem, z wrogiem.
Dogadali się i wszystko jest w porządku, no bo to Niemcy się dogadali. Ale jak my się trochę Niemcom buntujemy, wcale nie wyciągając ręki do Rosji, to już jest niedobrze. Niemcy chcą nami rządzić. Chce nami rządzić ten taki Belg w parlamencie europejskim, który mi się kojarzy ze zwierzakiem z Muppet Show. Nie mam nic przeciwko niemu. Niech on sobie wygląda jak jest. Jego problemy są jego problemami. I tyle. Też takie dwie stare panny zapamiętałem z tej debaty o Polsce w parlamencie europejskim. Debaty, do której w ogóle dojść nie powinno, która nie miała nawet podstaw prawnych, żeby się odbyła, na którą premier rządu polskiego w ogóle nie powinien pojechać, ewentualnie, jeżeli już, to powinien wysłać jakiś trzeci, czwarty garnitur, czy jakiegoś zastępcę dyrektora jakiegoś tam Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zastępcę dyrektora w jakimś tam dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych, organizacyjnym dziale. I to by wystarczyło w zupełności. No pojechała pani premier. Pani premier wypadła bardzo ładnie. Zaszokowała Unię Europejską. Unia Europejska okazało się, że wcale tak naprawdę nie jest przeciwko temu, co się w Polsce wydarzyło. Większość tych ludzi, którzy się tam wypowiadała się dobrze o Unii Europejskiej. Przynajmniej ja tak odebrałem, jeśli odebraliście to inaczej. Dobrze o Polsce, nie o Unii Europejskiej. Jeżeli odebraliście to inaczej, no to możecie wpisać w komentarzach. Ja chętnie sobie poczytam. Bardzo chętnie poczytam wasze komentarze, bo one ubogacają, zaraz wiecie o co chodzi, ubogacają moje myślenie. I na tym chyba się skończyła sprawa tego polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa jeszcze nie do końca załatwiona, ale chyba ten szum pomału zacznie cichnąć i Unia Europejska zajmie się faktycznie rzeczywistym swoim problemem, a mają czym się zająć. Dobrze o tym wiemy, jakie mają problemy w Unii Europejskiej. Tam mamy co? Mamy problem z imigrantami. To nie są uchodźcy, to oni nie spełniają definicji uchodźcy, bo to już jest któryś tam z kolei kraj, do którego wyemigrowali, więc to są imigranci. Imigranci socjalni, którzy przyjechali po zasiłek, po to, żeby dostać mieszkanie, samochód i socjale. A przy okazji, żeby sobie pochędożyć Niemki. Wiecie co, bardzo się dziwię społeczeństwu niemieckiemu, że chociaż, no nie, tam nie jest tak do końca, bo ostatnio tych ośrodków z imigrantami zostało setki chyba podpalonych. Także odpowiedź ze strony społeczeństwa niemieckiego jest. Tylko że myślę, że gdyby w Polsce doszło do czegoś takiego, gdyby w Polsce byli imigranci i oni by zaczęli znieważać i krzywdzić nasze polskie kobiety, to oni by to dostali tak porządny łomot, żeby z tego kraju po prostu uciekali, ażby się kurzyło. I myślę, słuchajcie, obym był złym prorokiem. Myślę, że do tego niedługo, już na wiosnę, za parę tygodni, dojdzie faktycznie, że tego się nie powstrzyma, że ludzie tam w Niemczech, część ludzi nie wytrzyma, że zaczną się potężne rozruchy skierowane właśnie przeciwko imigrantom, i że tam się poleje krew. I taka to jest Unia Europejska. Jeśli moje słowa się spełnią, to wcale nie będę z tego powodu zadowolony. Ale myślę, że do tego dojdzie, że Unia Europejska z tym problemem imigracji sobie nie poradzi, że imigranci będą nadal zachowywali się tak, jak się zachowują do tej pory, a naród niemiecki, naród francuski po prostu tego nie wytrzyma i weźmie sprawę w swoje ręce. Co dalej z Unią Europejską? Co dalej z tym państwem drugiej kategorii, jakim jest Polska w Unii Europejskiej? To trzeba jak najszybciej zmienić. Nie możemy być państwem drugiej kategorii.
Musimy być państwem, w którym zapadają decyzje odnośnie tego, co robi Unia Europejska. Oczywiście nie wszystkie decyzje, bo część decyzji może być podejmowana przez inne państwa członkowskie. Ale my musimy podejmować decyzje, musimy uczestniczyć w procesie powstawania tych decyzji, a nie tylko wykonywać decyzje Unii Europejskiej. No, to sobie pogadałem, niedziela z Markiem. Niedziela z Markiem. Piszcie komentarze. W niedzieli z Markiem łapki w górę, łapki w dół. Możecie pisać, co chcecie. Ja sobie to poczytam. Czekamy wszyscy na to, aż zacznie się wiosna, aż będą lepsze pogody na to, żeby pojechać na ryby. No i żeby też ryby zaczęły być aktywne, bo na razie to i one czują zimę. Więc jak gdyby no, trzeba im dać troszeczkę czasu na to, żeby sobie odpoczęły od nas, od wędkarzy, a i wędkarze, czyli ja, też muszą od tych ryb odpocząć, od tych wyjazdów odpocząć. Troszkę taka dziwna ta niedziela z Markiem, prawda? Albo spaliłem sobie cały cykl. Tym też podpadłem, wymianą tej kurtki, pokazem siły. Może i podpadłem. Albo spaliłem sobie cykl, albo zaczniecie lubić ten cykl. No zobaczymy wszystko. To jest wszystko w fazie eksperymentu, w fazie powstawania. Ja się niczego nie boję. Dobra. To chyba wszystko na ten temat dzisiaj. Nie będę tutaj dłużej przeciągał. Niedzielę z Markiem to nie tylko polityka. Nie tylko ryby, nie tylko polityka. Będą też inne tematy poruszane, co zauważyliście w poprzednich moich wypowiedziach, w poprzednich niedzielach z Markiem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jak najbardziej proszę o przesłanie tego pomysłu. Może być w komentarzu, może być na mój adres marfisz@marfisz.pl. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za uwagę. Dziękuję za komentarze, dziękuję za łapki, które są pod tym filmem. Cześć!